Dun 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 du 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 du. Siema. Witam. Chiński nowy rok. O którym mówiłem. Ciekawi mnie w sumie, czy dzisiaj coś będzie w związku z tym się działo. Ale jeszcze przed chińskim nowym rokiem, to po staremu skins maneki. O, czyli strona do wymieniania skinów i do kupowania ich i wygry. Pamiętajcie, macie mój kod, proszę bardzo. Jak chcecie coś kupować, to se kupujcie z kodem pięknym. Znowu widzowie dzisiaj powyjmowali fajne skiny, stąd na Discorda powrzucali, co tam się wam podobało. Cieszę się w sumie, że jesteście w stanie znaleźć tutaj coś, co wam się opłaca. Coś z hologramami Sztokholmu i Antwerpu, także fajnie. Oczywiście, jeżeli chcecie sobie doładować konto, wpisujecie tutaj kod John. Piękny kod, wspaniały, gdzie dostajecie dodatkowe 5% do doładowania. Gdzie sobie można to powpłacać. No i oczywiście strona nie liczy wlipek, więc jeżeli znajdziecie coś z wlipkami jakimiś, które was urzekną, zainteresują lub będą dla was czymś pięknym, no to znaczy po prostu, że możecie sobie to kupić i nie martwić się tym, że strona zaliczy, znaczy doliczy za nie jakiś chory overprice, co jest naprawdę ciekawe. I tutaj macie na przykład takiego Prince Streama z Liquid Fire, bądź no wiele skinów, które mają po prostu ciekawe naklejki, i nawet takiego Roxa, o którym jest ten film. Więc o, i tu macie na przykład Titan nawet z kolonii na graficie. Nie wiem, może się to komuś podoba. Więc co? To na tyle, jeżeli chodzi o reklamę. Oczywiście link jest w opisie i pamiętajcie o tym, że no, kupując rzeczy na SkinsMonkey, wspomagacie akcję, która będzie się działa, kiedy no, po prostu zaufani inwestorzy ruszą dupa i będziemy robili duże zakupy na rynku Steam. Także też jest to spoko inicjatywa. A teraz Xin Tong Xin. Nowy rok chiński. Ogólnie nie wiem, z pół roku temu, no może nie, z 3 miesiące, 3,5 miesiąca temu mówiłem coś takiego, że chiński nowy rok może sprawić, że Rox poleci do góry. I to, co jest ciekawe, to to, jakby, jeżeli kiedy ktoś oglądał tamten film, pomyślał, hej, rzeczywiście tak się może wydarzyć, rzeczywiście nowy rok może podbić Roxa. I tak sobie na to popatrzył i tak powiedział. I zakupił wtedy Roxa. To jest mi niesamowicie głupio. Zupełnie szczerze. Jest mi źle z tym, że ktoś kupił Roxa po to, żeby sprzedać go na chiński nowy rok. Ale jeżeli ktoś tak zrobił, powiedzmy, kupił sobie Roxa Holo, żeby go dzisiaj sprzedać, i kupił go, no tak naprawdę w listopadzie, grudniu. No to trzeba powiedzieć, że wydał na niego w okolicach 120-130 zł, nie? Czym 140. Więc jeżeli masz plan go dzisiaj sprzedać, a kupiłeś go wtedy, to zrobiłeś dwukrotność. Co absolutnie nie jest moją zasługą. I dziękuj sobie, nie mi. Dlatego mi jest głupio, bo zupełnie szczerze, pomimo tego, że. No jakby ja powiedziałem rzecz, na której się dało zarobić, ale zupełnie nie dlatego. Jeżeli ktoś na tym zarobił, to nie dlatego, bo ja to powiedziałem. W sensie nie mam zasługi żadnej w tym. Moja praca jest najgorzej wykonaną pracą, jaką się tylko dało zrobić. A propos chińskiego nowego roku, to wydaje mi się akurat, że coś tu się może wydarzyć. Zupełnie szczerze. Nie wiem, czy dużo, bo nie doceniam aż tak bardzo potencjału chińskiego. Nie wiem, nie wydaje mi się, żeby tutaj miało się coś aż tak potężnego dziać. Ale powiem wam ciekawostkę, że Rox w Glitterze jest za niemal tyle samo i na Steamie, i na Buffie. Co jest taką ciekawostką. Znaczy, po prostu bardzo mocno został wykupiony na Buffie i przez to się podbił na Steamie. Taka od ciekawostka właśnie. Dodatkowo jest jakieś strasznie powalone wahanie na Roxie w Goldzie. 180 na 320. No, gigantyczne swoją drogą. To jest też zabawne dosyć. Ale no. Pamiętajcie, że z Chin istnieje jeszcze trochę więcej temów. Między innymi jest to Tailu. I ciekawi mnie, ja to tak sobie będę oglądał, no bo czemu nie? Ja mam ogólnie, jeżeli chodzi o Tailu, zakupione tylko jedną wersję tej naklejki. Jest to wersja hologramowana z Sztokholmu. O ta.
Kupowałem ją za 9 zł od sztuki, więc zobaczymy, jak się to posunie. W sensie nie wiem za bardzo, też nie oczekuję jakichś wielkich cudów. No ale tak jestem tego ciekawy, nie? Czy może te rzeczy jakoś sobie powyskakują? Jakby miały, to by było to całkiem miłe. Pewnie też posprzedawał, jakby były za 30 zł lub więcej. Znaczy też zależy od tego, jakie będzie apogeum hype'u na te wszystkie przedmioty. Bo może się to rozłożyć, może to też zalać rynek bardzo mocno, jeżeli chodzi o nowe pieniądze, no bo tam wiecie, ktoś tam dostaje jakieś prezenty w stylu PSC, bierze to, ładuje gdzieś tam na rynek jak idiota. No i ogólnie może to ten ruch się tak rozłożyć, w zależności od tego, jakie będą preferencje zakupowe. Doskonale wiecie, że ktoś może przyjść i kupić tych tajlu, nie wiem, 40 albo 50 i nagle będzie cena w kosmosie, a z drugiej strony ktoś może zupełnie nic nie robić i ta cena też będzie, nie wiem, gdzieś tam w okolicy tej, która jest w tym momencie. Więc ja nie mówię, żeby coś kupować. Jak ktoś kupił tam, nie wiem, w październiku czy coś i no to pewnie i tak na tym zarobił. Ja nie mam w tym żadnego udziału i nie jestem jakby... nie należy mi się nic z tego powodu. Nie wiem, jak uważasz, że mi się należy, to nie wiem, możesz sobie wspierającego za 2 złote kupić, to spoko. A ten, albo nawet nie kupuj, tylko na Skins Monkey wejdź. Chociaż, no to jak już wolisz. No i tyle, no mamy ten chiński nowy rok, zobaczymy, co tam się będzie działo. Szczerze, nie mam żadnych oczekiwań co do tego. Jedyne, co to mnie śmieszy, to że taka moja pomyłka, którą ja oceniam jako pomyłkę, w sensie, żeby nie było. Ja nie oceniam takich rzeczy jako sukces. Oceniam to jako totalną pomyłkę. Ja oceniam to jako moją niekompetencję, jako mój debilizm, jako moje, tak jakby. W sensie, bo ja wtedy zwracam uwagę na to, że jest chiński nowy rok i możliwe, że coś się z tym wydarzy, nie? To ja też. Ja żadnych zakupów pod to nie zrobiłem. Ja nie byłem tego pewny, że coś się stanie. Ale uważam, że. Tak jakby. W ogóle mówienie o tym, że to może mieć jakikolwiek wpływ na to, no to jest bardziej w stylu informacja, ej, bo patrzcie na to, to jest takie śmieszne. Mi się wydaje, że taka informacja z tej perspektywy, jak dzisiaj patrzę, jest bardziej szkodliwa niż jakaś taka fajna i ciekawa. Więc nawet jak ktoś na tym zarobił, no to chciałbym przeprosić za potencjalne wprowadzenie kogoś w błąd. I mam nadzieję, że jak będę wprowadzał w błąd, to tylko z takim skutkiem, ale tego nie mogę obiecać. Więc jest mi z tego powodu trochę głupio. Nie powiem, że nie. No i tyle. Więc jeszcze będzie, pamiętajcie, podsumowanie Antwerpu. Pierwsze, wstępne. Bo zrobimy ogólnie. Moim zdaniem będą trzy podsumowania w tym roku. Będzie wstępne podsumowanie Antwerpu, które będzie najprawdopodobniej 9 lutego. Tak mam plan zrobić, 9 luty czy okolice tej daty, no bo będzie to równo 6 miesięcy po zakończeniu się promocji. Potem będzie drugie podsumowanie Antwerpu, które będzie po wyniku Antwerpu i Sztokholmu po wypuszczeniu naklejek na Rio. To będzie drugie podsumowanie Antwerpu. I trzecie, tak jakby zamykające rozdział podsumowania Antwerpu, to będzie tak jakby podsumowanie Antwerpu rok po zakończeniu promocji. I wtedy zepniemy rozdział, który się nazywa Antwerp na tym kanale. No i potem będą już tylko lokalne górki komentowane i tak dalej, nie? Co nam się dzieje? W sensie nie będziemy już się odnosili bardziej. Na ten moment i tak jedyne co chcę zrobić, to was przeprosić za Antwerp. Jakby nie było, no. Wydaje mi się, że Antwerp był po prostu chyba najgłupszą rzeczą, jaką zrobiłem w całej mojej karierze. I najbardziej, najgłupszą rzeczą, właściwie jaką kiedykolwiek zrobiłem, to było kupowanie Winiego po 30 groszy. To był skrajny debilizm. Wtedy. Także, no. Będzie film ogólnie. To chciałem też zapowiedzieć. Trzymajcie się i hej.